witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam trochę o trendach wiosna-lato 2020. Podpowiem Wam, jakie wzory i kolory będą modne w przyszłym sezonie i w co możecie się zaopatrzyć, co możecie sobie kupić do swojej szafy, ponieważ te trendy opanowały totalnie wszystkie wybiegi i na pewno opanują też również sieciówki i wszystkie sklepy, do jakich uczęszczacie. Warto wiedzieć, jakie kolory i wzory będą modne. A jeżeli taki odcinek Wam się podoba, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę i nie zapominajcie o subskrypcji mojego kanału. To jest bardzo ważne, ponieważ będziecie na bieżąco z każdym filmem, także klikajcie ten przycisk i dołączcie do najlepszego teamu na całym YouTube, czyli Teamsów. A ja się już zabieram do filmu, a jeżeli chcielibyście zobaczyć na moim kanale film o tym, jakie będą modne fasony, czy akcesoria, buty, torebki itd., itd., to oczywiście piszcie w komentarzach lub zostawiajcie łapki w górę. A ja już nie przedłużam, tylko zabieramy się za przedstawienie Wam prezentacji o modowych trendach wiosna-lato, jeżeli chodzi o kolor. Ja przygotowałam sobie tutaj taką małą podpowiedź, to jest moja cała prezentacja, jaką sobie przygotowałam. I pierwszym wzorem, który będzie nadal modny, mówię nadal, ponieważ ten wzór był modny również w sezonie jesień-zima ubiegłego roku, a chodzi tutaj o printy zwierzęce. A jakie to będą printy? Będą to centki, zebra czy żyrafa. Total looki możemy podpatrzeć na pokazach takich projektantów jak Saint Laurent, zobaczcie, przepiękny total look, lub Dolce & Gabbana. Przepiękne printy zwierzęce, które nie znikają, a będzie ich się pojawiało jeszcze więcej. Co bardzo mi się podoba, jeżeli chodzi o printy zwierzęce, to zabawa kolorami, ponieważ na przykład taka zeberka będzie pojawiać się również w niebieskim kolorze, który będzie mega modny w tym sezonie. Classic Blue już został okrzyknięty kolorem roku 2020. Macie coś niebieskiego w swoim szafie? Jeżeli jeszcze nie, to polecam Wam się zaopatrzyć w ten kolor. Ponieważ w tym sezonie stawiamy na wszystkie odcienie tego koloru, zdecydowanie te jasne barwy, czyli ten piękny kolor Baby Blue. Jeżeli chodzi o granat, to jego nie widzimy zbyt często. Raczej stawiamy właśnie na ten niebieski, na ten jasno niebieski kolor, który jest przepiękny i widzimy go na pokazach takich projektów. Tamtów jak Balmain, zobaczcie taki komplet od Balmain, który wygląda przepięknie, lub Givenchy. Ten kolor możemy nosić zarówno dziennie, w jakichś prostych sukienkach, czy właśnie wieczorowo, jak i zakładając marynarki w tym kolorze. Bardzo odważnie, ale zobaczycie sami. Ten kolor opanuje wszystkie sieciówki. Groszki, grochy i kropki, czyli to, co kochały nasze babcie w latach 80. czy 90. Również wracają do łaski i to one będą opanowywały sezon wiosna-lato. Jeżeli macie jakieś stare sukienki w swojej szafie, w groszki, w grochy, w różne takie, to oczywiście zostawcie je albo wyciągnijcie z dołu szafy, ponieważ na pewno będą Wam służyć latem. Mieszanie różnych rozmiarów grochów będzie bardzo modne. Mogliśmy to podpatrzeć u takich projektantów jak Balenciaga, ponieważ tam widzieliśmy total looki całe w grochy, ale różnych rozmiarów, czyli na przykład góra była w mniejszych grochach, a dół był w większych lub na odwrót. Grochy podpatrzyłam również na pokazie projektanta Balmain, ponieważ tam przepiękne czarno-białe stylizacje połączone w princie grochów wyglądały po prostu przepięknie. Tak jak Wam wcześniej wspominałam, total looki są teraz bardzo modne i nie bójcie się ubierać cali na niebiesko, całe na czerwono, całe w grochy, ponieważ właśnie tak będziemy się nosić w 2020. Crash print. Zderzenie printów, które na pierwszy rzut oka totalnie do siebie nie pasują, ale w tym sezonie będziemy je łączyć razem. Czyli na przykład krata z paskami, czyli na przykład grochy z kratą. Nie pasują na pierwszy rzut oka, ale jeżeli dobrze je ze sobą połączymy, to będą wyglądały po prostu przepięknie. Połączenie kraty razem z paskami mogliśmy podpatrzeć u takich projektantów jak Burberry. Zobaczcie, ta przepiękna sukienka połączona z marynarką wygląda bosko i na pierwszy rzut oka totalnie nie widzimy, że tam są jakieś paski, krata, że to jest połączone. I właśnie to jest sztuka. Na pokazie RDM, tak jak widać na zdjęciu, jest total look w wzorze kwiatowym, ale w różnych odcieniach kolorystycznych. Góra jest różowa, dół jest zielono-niebieski. Na pierwszy rzut oka to do siebie nie pasuje, ale jak się przypatrzymy, to wygląda to całkiem fajnie. Coś, co ja kocham najbardziej, czyli kolor różowy. Róż zostaje, przechodzi z poprzedniego sezonu i będzie występował totalnie w każdym odcieniu. Bardzo mi się to podoba i mogliście zauważyć, że ja w tamtym sezonie chodziłam w różowym. W tym już trochę mniej chodzę, ponieważ staram się też ubierać troszeczkę inaczej, żeby nie chodzić tylko cały czas, wiecie, ubrana na różowo. Chociaż chyba czas to zmienić, skoro to takie modne.
Przepiękna sukienka w połączeniu z marynarką, prezentująca się tak. W odcieniu różu mogliśmy podpracować u takich projektantów jak Belmo na ich pokazie. Przepiękny total look, który bardzo mi się podoba. Lub na przykład na pokazie Coach 1941. I tam widzieliśmy troszeczkę inny odcień, czyli zobaczcie, jest jasny róż, ciemny róż, taki nawet można powiedzieć bijący w oczy, krzyczący, neonowy, wszystkie kolorki różu. Więc noście róż. Śmiało. Projektanci prezentowali kolor różowy w połączeniu z takimi kolorami jak beż, biały czy zielony. Kolejny modny kolor to pomarańcz. Wcześniej widzieliśmy taki jaskrawy, żółty kolor w poprzednim sezonie, a teraz będzie królował pomarańcz. Pomarańcz na skórach, na takich prostych fakturach, będzie on się przewijał non-stop. Marka Valentino zaprezentowała nam różne propozycje w pomarańczowym odcieniu, tak jak na przykład tutaj Total Look, wszystko jest w innym odcieniu, ale wszystko do siebie pasuje i wygląda świetnie. Tym kolorem można się bawić, manewrować, ale mimo wszystko takim najmodniejszym odcieniem pomarańczu będzie taki mocno nasycony pomarańcz, można powiedzieć taki elektryczny. Bardzo dobrze prezentuje się w połączeniu z niebieskim, czyli tym kolorem, który wspominałam Wam na początku, czy takim jasnym różowym. Pastele. Pastele w tym sezonie nas totalnie zaskoczą, ponieważ nie będą one przedstawione w taki delikatny, subtelny sposób, a odważnie w takich konkretnych marynarkach, sukienkach czy nawet skórzanych total lookach. Pastele będą zdecydowanie wybielone, będą występowały w kolorach takich jak fiolet, niebieski, taki baby blue, róż czy żółty. Ja podpatrzyłam sobie idealny kobiecy garnitur na pokazie Lacoste, który prezentuje się tak i zobaczcie, tutaj ten róż nie jest taki intensywny i trochę wchodzi w taki pomarańcz. Przepiękne komplety zaprezentowała nam na pokazie Max Mara. Trochę przypominają takie wojskowe mundury, oczywiście w innej odsłonie, ponieważ w kolorze pastelowym, ale całość wygląda pięknie. Ja bardzo chciałabym mieć taki jeden mundur w swojej szafie. Total looki stały się od kilku sezonów bardzo modne. I wiadomo, że czarny kolor to jest najbardziej pożądany kolor, ponieważ jest najłatwiej dostępny, najłatwiej go z czymś dobrać. Ale nie jest to wcale takie łatwe. Żeby wyglądało to ładnie i też, żebyście mogły się czymś wyróżnić w tym czarnym total looku, fajne jest bawienie się tkaninami, fakturami, ponieważ na przykład czarna bawełniana koszulka mogłaby wyglądać fajnie, nie z czarnym bawełnianym spodem, chociaż w sumie to nawet wcale nie byłoby takie złe, ale na przykład ze skórzanym dołem. Skórzanymi spodniami, czy ze skórzaną spódnicą, czy skórzanymi botkami. Wygląda to świetnie i na przykład można przepasać to paskiem z printem węża czy krokodyla. Będzie to wyglądać na pewno nie nudno, a atrakcyjnie i z klasą. Rajstopy. Ja ich bardzo nie lubię, ale mimo wszystko czarne, delikatne, niekryjące rajstopy będą bardzo modne i będą uzupełniały stylizację. Czarne total looki mogliśmy podpatrzeć u takich projektantów jak Alexander Wang. Na jego pokazie wystąpiła przepiękna stylizacja z takim asymetrycznym spodem. Wygląda to po prostu bosko. Czarny total look podpatrzyłam również na pokazie Isabelle Moreau. Nie ma co się oszukiwać, czarny kolor wyszczupla i będzie na pewno bardzo modny, więc nie pozbywajcie się czarnych rzeczy ze swojej szafy i instagramerki też się go jeszcze nie pozbędą przez dłuższy czas. Geometryczne wzory, czyli trend, który przechodzi z poprzedniego sezonu jesień-zima na wiosnę-lato. Mam nadzieję, że w tym sezonie będzie bardziej doceniony, ponieważ jest on fantastyczny. Warto postawić na niego w postaci garnituru, czy jakiejś prostej marynarki lub w poprzednio wspomnianym crash printie. Czyli możemy sobie łączyć różne geometryczne wzory ze sobą w różnej kolorystyce, a na pewno będzie wyglądało to nie tuzinkowo, ale mimo wszystko też fajnie i modnie. Ja podpatrzyłam sobie geometryczne wzory na pokazach projektantów takich jak Anna Kiki czy Coach 1941. Fiolet, czyli kolor, który stał się popularny dzięki fashionistkom, instagramerkom, to one tak naprawdę go wypromowały. Fiolet, który będzie modny od takiego delikatnego liliowego koloru po taki ostry, rzucający się w oczy ultrafiolet. Fioletowy możemy zobaczyć jako taki total look, ale głównie jest on tam gdzieś przewijany w stylizacjach, czyli jako dodatek. Połączony z beżą, szarościami czy bielą będzie wyglądał po prostu bosko. Ja fiolety podpatrzyłam sobie na pokazach takich projektantów jak Iceberg, gdzie właśnie podpatrzyłam taki total look trochę w innej odsłonie, ponieważ tam mogliśmy zobaczyć cekiny. Cekiny, które stają się naprawdę bardzo modne w tym sezonie, ale o tym w kolejnym filmie. Jeżeli chcecie zobaczyć różne trendy modowe, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę i piszcie mi w komentarzu. Kwiaty. Czyli niedoceniony trend z sezonu jesień-zima. Najprawdopodobniej dlatego, że kwiaty zawsze
kojarzą nam się bardziej z wiosną, więc te kwiaty również powtarzamy w tym sezonie. Kwiaty małe, duże, rozsypane czy gęsto ułożone. Print kwiatów występuje również w total lookach. Jak możecie zauważyć, te total looki stały się naprawdę bardzo modne, czyli coś, co możecie ubrać od stóp do głów w jednym kolorze czy princie. I to podpatrzyłam na pokazie projektanta Marka Jacobsa. Christian Dior plutł te kwiaty w nieco delikatniejszy sposób, ponieważ one są tam tak mało zauważalne, ale jednak przewija się ten print kwiatów u niego w stylizacjach. W tym sezonie dopełnieniem stylizacji będzie krata. Nie będzie ona już głównym elementem, a dodatkiem. Głównie będziemy ją łączyć z kolorami sezonu, czyli właśnie z fioletem, z tym niebieskim, pięknym, jasnym kolorkiem, z beżem czy z pomarańczą. Kratę jako dodatek w połączeniu z naszym pięknym kolorkiem baby blue podpatrzyłam na pokazie Burberry. Przepiękny komplecik, który wygląda po prostu bosko, tak subtelnie i dziewczęco. Marka Fendi również postawiła na kratę jako dodatek. Krata przewija się właśnie w płaszczach, trenchach, futrach lub w torebkach czy nawet butach. Biały total look utrzymujący się w modzie już od kilku sezonów. Wszyscy wiemy, że jeżeli ubierzemy się cali na czarno czy cali na biało, będzie to wyglądać po prostu przepięknie. W tym sezonie na biały total look możecie postawić na przykład w sukienkach, długa biała sukienka lub koronki, czy nawet trencze czy sztruks. Białe nie tyle marynarki, ale również kurtki czy buty. Białe botki, które nie do końca dobrze nam się kojarzą, teraz będą bardzo modne. Botki zarówno za kolano, jak i przed kolano, czy kołowbojki. Teraz biel nie będziemy nosić tylko na elegancko, ale również będzie ona się przewijać w takich codziennych stylizacjach, czyli na przykład biały dres, białe podarte spodnie, które ja mam dzisiaj na sobie. Takie rzeczy możecie spokojnie inwestować i na pewno będziecie wyglądać świetnie w przyszłym sezonie. Stylizacja, która najbardziej wpadła mi w oko, jeżeli chodzi o biały total look, to stylizacja z pokazu Dion Lee. Wygląda ona po prostu przepięknie, dziewczęco i na pewno ja też bym chciała mieć coś takiego w swojej szafie. Iceberg postawił na takie mocne białe akcenty, ale mimo wszystko wygląda ta stylówka bardzo fajnie, ale też przełamywane są tam różne inne kolory. Wplotane są kolory właśnie te, które są modne, czyli niebieski, taki jasny pomarańcz, fioletowy i też taki jaskrawy zielony czy żółty. Max Mara i Burberry postawili na beż i szarości. To jest kolor, który moim zdaniem nigdy nie wypadnie z mody, tak jak właśnie czarny czy biały. Ja uwielbiam beżowy kolor i przeplatam go praktycznie w każdej stylizacji. Oba te kolory bardzo kojarzą nam się z zimą, właśnie z tymi trendami, które zawsze są przekazywane na jesień-zima, ale to jest bardzo mylne, ponieważ ten beż pięknie wygląda w połączeniu również z wiosennymi kolorami i też często ubieramy się na beżowo czy jasny w jasno-szarym kolorze latem. Beż stosowany od bardzo jasnego po nawet taki kamelkowy kolorek. Noszone razem czy osobno wyglądają bosko. Oba te kolory możemy zobaczyć w połączeniu również z innymi kolorami na pokazie Givenchy. Wrzucę Wam tutaj kolory, którymi projektanci kierowali się przy wyborze kolorów na sezon wiosna-lato tego roku. Bawili się tymi kolorami, zmieniali tylko ich odcienie, ale tak naprawdę to właśnie te kolory będą teraz bardzo modne. Ja biorę poprawkę, że nie każdy z tych kolorów może mi się podobać i nie każdy z tych kolorów chciałabym mieć w swojej szafie. Nie każdy też projektant brał pod uwagę wszystkie te kolory, dlatego fajne jest to, że mamy dużo projektantów, dużo marek, dużo zestawień, dużo stylizacji, którymi możemy sobie manewrować i dobierać je jak chcemy. Nie powinniśmy się kierować omylnie wszystkimi tymi kolorami, jeżeli na przykład Wam się nie podobają. Ja nie jestem fanką wszystkich tych kolorów, ale na pewno większość z nich chciałabym mieć w swojej szafie. Moda, a styl to są całkowicie dwie różne rzeczy, więc raczej stawiajcie na ten swój własny styl, nie tylko kierujcie się tym, co jest teraz modne, co jest teraz w trendzie, zawsze pozostańcie sobą. To jest taki mój akcent, który dodaję na koniec tego filmu. A jeżeli taki film Wam się podobał, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę, a będzie takich filmików modowych więcej. Chciałabym robić takie filmy co tydzień dla Was, ustalę sobie jeden dzień, w którym będę wrzucać dla Was filmy i to będą filmy tylko modowe. I oczywiście nie zapominajcie o subskrypcji mojego kanału, to jest bardzo ważne, ponieważ będziecie na bieżąco wtedy z każdym filmem, więc klikajcie ten przycisk. I zapraszam Was również na mój Instagram, tam więcej inspiracji modowych. A ja już się z Wami żegnam do kolejnych filmów. Cześć!